dzisiaj. Minus pogoda, chyba bardzo przyjemne, prawda? Przyjechać na nowy stadion, otworzyć go, zobaczyć, jak to wszystko się na Podkarpaciu rozwija, jeśli chodzi o infrastrukturę, prawda? Na pewno tak. Trzeba jednak pogratulować obrotności wójtowi i całej Radzie Gminy, że potrafili coś takiego wybudować, bo trzeba powiedzieć, że mają przepiękną, sztuczną trawę. Ta główna płyta idealna plus oświetlenie. No widać, że działają. I przede wszystkim jest to nie tylko dla piłkarzy, jakby powiedzieć, ale dla całej społeczności tutejszej. Trzeba dać i dla tych dzieciaków, którzy trenują akurat nie w różnym przedziale wiekowym. A może się kiedyś wychowa następca, jeden, drugi. Właśnie z takich klubów. Kiedyś w Polsce powstawał przecież polska reprezentacja 72 do 86 roku. No właśnie, tak patrząc na ten stadion, troszeczkę to się różni niż to, co było te 50-60 lat temu, prawda? Jeśli chodzi o tą infrastrukturę na wioskach. Na wioskach tak, trzeba powiedzieć, bo jeśli chodzi o duże miasta, no to ja sobie przypominam, Stadion Śląskim zawsze był przygotowany, to jest raz. Nielubiany był stadion dziesięciolecia w Warszawie, bo reprezentacja unikała go jak ognia, trzeba powiedzieć. No ale jak były u nas Mistrzostwa Europy w 2012 roku, powstało naprawdę przepięknych stadionów. Chyba mamy w tej chwili jeden z najładniejszych stadionów w Europie.